Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy u kolegi Manfreda Buli w miejscowości Dobieszowice, gdzie tutaj wspólnie z Michałem Lataczem lotują w oddziale 0259 Moszna. Dzisiaj akurat będziemy popatrzymy sobie, jak będzie tutaj organizowany wieczorny oblot gołębi, tak? Dobrze, i tutaj na początku tylko wypada wspomnieć, że jestem troszeczkę zasmucony faktem, że kolega Manfred Bula niestety tragicznie się zachował, gdyż papierosy zaczął ponownie palić, 70 dni walki z nałogiem i abstynencji było ja za mało. Ja zaprzeczam zdecydowanie. Także, no zobaczymy, no. Ale o papierosach to możemy sobie zawsze porozmawiać, bo jak on znając życie pali, to ile razy go spotkamy, będzie z tym papierosem w ustach. Natomiast dzisiaj skupimy się na gołębiach. Tutaj zobaczmy, wloty masz zamknięte, widzę wszystko na razie. Tutaj gołębie są w środku, mamy gołębik otwarty, zaraz tam przejdziemy. Tutaj są te gołębie twoje lotowe. Jeszcze powiedzmy, bo w oddziale tutaj, gdzie latasz, to jak wam idzie w tym roku? Dobrze. Dobrze, chyba bardzo dobrze, nie? Dobrze. Proszę się pochwal, prosimy bardzo. Jesteśmy na pierwszym i to tyle w tym tygodniu. To tyle. Jaką ilością gołębi lotujecie? 80 chyba w tej chwili mam. Straty jakie macie od początku licząc? Z 20 sztuk. A ile lotów już aż było? 7. 7 lotów, tak? Teraz niedługo będziecie mieli, w tym tygodniu macie lot na ile? 390, a natomiast za dwa tygodnie będziesz miał taki podwójny lot chyba jednego weekendu, tak? Tutaj na pewno wtedy przyjedziemy do kolegi Manfreda Buli, dlatego go już zapowiadamy, będziemy ten lot filmować, pokazywać i dzisiaj będziemy towarzyszyć koledze na wlocie, na oblotach. I teraz jeszcze pokażemy też jeszcze jak karmę, bo ty masz całą specyfikę, że tak powiem, jak wy tutaj postępujecie z gołębiami wieczorem, to sobie wszystko poobserwujemy. Ja tylko pierwsze co zauważyłem, że my nie mamy tutaj, jest zobaczmy kartoflisko, a były tutaj ostatnio buraki pastewne. Ale jest lucerna. Już lucerna. I teraz lucerna też dla gołębi do skarmiania? Oczywiście. Też jako te dodatki? Zaraz tam na tych rozbudowy. Także będziemy to wszystko sobie tutaj oglądać. No dobra, popatrzmy. Chciałbym, żebyś tu jeszcze tam zerknął. Popatrzmy. To są samiczki. Zaraz je wypuścimy, ale tam na prawo... Tylko tak nie widzę, wiesz, tu przez... Może wejdziemy, czy nie? Czy nie za tak, bardzo? Tak, tak. To wejdźmy, pokażmy, bo widzę to jak ciekawe takie umiejscowienie tam pewnych elementów jest. I tutaj jeszcze zobaczmy, karton jest. Tutaj zobaczmy karton, słynny gąb. Dobrze się spisuje karton? Bardzo dobrze. A to jest teraz, jak to jest? Karton jest gdzie indziej? Tutaj jest jego karton. Karton jest tutaj w sobotę wystawiany. Aha, tutaj w to miejsce właśnie. Tym wtedy wzięliśmy go, tak? A przez cały tydzień nie ma dostępu do niego. Czyli on gdzie teraz jest karton? Karton tu sobie siedzi. My mówimy karton, to jest jeden karton, to jest domkiem dla tego gołębia. Karton. To jest karton, no. Siedzi sobie ten gołąb. Dobrze się spisuje w tym roku? Dobrze. Nie chciałeś mówić, ale powiedz o tych sukcesach, które macie, bo wiem, że macie bardzo dobre loty, mieliście pierwsze gołębie w oddziale. Zaraz do tego dojdziemy, mieliśmy, bo jest trochę późno, bo tak, trzeba dobra, wypuszczamy, będziemy rozmawiać. Tu masz cały czas światło zapalone, czy teraz włączyłeś? Nie, teraz tylko teraz. O, popatrzmy to, co chciałeś pokazać. O, tak masz dla samic, tak? Są samiczki i tam zwróć uwagę, siedzi samiczka na jajkach sobie. Głowa? Tak. To widzimy, tak. To jest większość hodowców. W momencie, kiedy zdarzy się takie nieszczęście jak zniesienie jajka przez samiczkę, po prostu jajka wyrzucają. My mamy to tak wypraktykowane, że w momencie, kiedy samiczka znosi jajka i ma swoją partnerkę, to zawsze zostawiamy te jajka, nawet jeśli one są niezapłodnione. I później się podkłada w odpowiednim czasie mutka i obie naprawdę lecą super. Aha, także to nie jest żadne nieszczęście. To jest taki super trik, który u nas się stosuje. W tym świecie to teraz... Ta niebieska samiczka... Politycznej poprawności to jest dość nawet poprawne. Tak, ta niebieska samiczka, która jest partnerką tej połowy, to ma już w sumie 3 pierwsze na koncie. Nie w tym sezonie, ale w ubiegłym roku, 2 lata temu. Także zawsze z tych jajek lub z tego mutka zawsze jakiś pierwszy uszczep. Generalnie szpicowo. Tutaj zobaczmy, są samce, tak? Tak. Wszystkie mają miski powywracane, widzę. One sobie siedzą, już się niepokoją, będą za chwilę wychodzić. To wyjdziemy, popatrzymy sobie, jak będą latać, a my będziemy w tym czasie sobie więcej tutaj porozmawiać. No, kolega wypuszcza te gołębie. Najpierw samce? Samice? Aha, bo rzeczywiście, przepraszam, bo poleciały już. O. Przygotujemy karmę dla nich. Tak. Wtedy jak się samice polatają, to dopiero samce wypuszczasz? Tak.
Ile będzie trwał ten oblot mniej więcej? No tyle, ile chcą. Nie wiem, ile będą dzisiaj latały. Tutaj z migami postępujesz podobnie jak w latach poprzednich? Czy jakieś modyfikacje masz różne? Czy nie? Dodatki jakieś nowe stosujesz? Jedyny preparaty? Nowy produkt to są te krople od Gojkensa. Gojkensa. I sprawdzają się? Empirycznie. No wiem, że to tak trochę może nie marketingowo. Bardzo się sprawdzają. Sprzedajesz to? Bardzo się sprawdzają. Słyszymy właśnie. My nigdy nie wymuszamy żadnych oblotów. Latają tyle, ile chcą. No tu już widzimy, pardon, w górze to widzimy takie statko, o tam. Nigdy nie ma tutaj flagi. Po prostu latają jak chcą. Tak. Karmę jaką stosujesz, to jest ta, którą mówiłeś, Gold Wings czy jakieś inne? Gold Wings od Bogdana Chmiela. Cały czas. Trzy fazówka. Dzisiaj jest czwartek, czyli idzie trzecia faza. Trzecia faza jest od środy do soboty włącznie. Do karmy coś jeszcze, dodatki jakieś teraz idą? Dzisiaj będą dodatki, możesz nagrać. Zobaczymy, to będziemy sobie oglądać. Teraz patrzymy. Kolegi Michała nie ma, pozdrawiamy go. Chyba w Niemczech jest teraz, tak? Tak. I stamtąd sobie będzie miał możliwość zobaczyć, co się z jego gołębiami dzieje, co Manfred robi, jego wspólnik niejako. Tak, to on tutaj wyprawia. Tak, popatrzmy. Teraz zabierasz tutaj, tak jak masz zorganizowane, zobaczmy. To jest na dole z gritem, gritownik, a tutaj u góry jest pojemnik z wodą. Główka oczywiście musi iść na oblot. Czyli ją, ty mówisz, nie wymuszasz, ale ją wyrzucasz po prostu. Wymuszam. Tak, wymuszasz, oblot, została nie. Wypuszczona wyrzutem lekkim. Tu mamy kolejny karton. Ale tu jest taki... To się nazywa, karton, ten ma inną, tamten miał nazwę karton, a ten ma zdeklar. No taki ogórek po prostu. Ogórek. Jemu karton ani nie pomaga, ani nie szkodzi. Nie szkodzi. Siedzi tutaj teraz? Nie, on tu siedzi tutaj, ma tutaj dostęp do lewy. Może myślał, że jak do kartona przejdzie, będzie lepiej latał. Zobaczymy. Dobrze. Zaraz będziemy karmę oglądać, tak? Jak przygotowujesz. No jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie kolega Manfred te karmy przygotowuje. Zobaczymy, nic nie skłamał, nie ściemnił. Nie, trochę skłamał, zaraz zobaczymy. Gold Wings jest, karma? Do Jersa masz inne karmy. Jakiś worek tutaj z zimówki. I teraz tak, tu mamy, zobaczymy, wanna. Karma, jaka to jest karma wrzucona? Ta to jest z worka? Trzecia faza. Trzecia faza. I tutaj jest trzecia faza. Wiaderko. Jakiej firmy wiaderko jest? DHP Kultura. No, zobaczmy. DHP Kultura, przypomnijmy. Poczekaj, mieszanki mineralne, to są to mieszanki, które kolega tutaj mam, też sprzedaje. Masz cały czas je sprzedaży? No ma, bo tu wiaderka te widzimy. O. Tu są te wiaderka, czekają te wiaderka. Cieszą się dużym zainteresowaniem. Na szczęście kolega Manfred jest w nie zaopatrzony, także mamy wszystko. Waga. Waga, a waga? Za chwilę będziemy widzieć. Popatrzmy w międzyczasie, jakie tu produkty. Lecithin, Stern, koncentrat widzimy. Mid Vitamin Factoren z witaminami. O, to firma Stern, tak? To od Hirna jest. Od Hansa Hirna, o. Tutaj mamy, poczekaj, co mamy? Eterol. Eterol, też od Hansa Hirna? Nie, Versalaga to jest. Versalaga. Versalaga to produkowała, ale już tego nie produkuje. Hirn robi to teraz sam. Bierze to od gościa, który to dla Versalagi robił. Dobra, teraz tak. Wiaderko miałeś, tak? Tak. Tarowałeś? Nie. Ja wiem, ile wiaderko waży. Samiec jest 50. Teoretyczna waga 15 gramów, czyli 750. 15 gramów na jedną samicę. Tak, czyli 750 to powinno być 930, jest 1030, czyli za dużo. Ale zaraz, dzisiaj mamy czwartek, czyli będzie trzeba dać więcej, czyli wyjdzie 17. Okay, może czemu więcej dajemy? Bo lot będzie w piątek, koszujecie? Nie, w sobotę. Lot jest w sobotę. Pardon, dla mnie najważniejszy dzień to jest czwartek. Czwartek, czyli dzisiaj. Karmienie czwartkowe. Ja, przepraszam, jeszcze dlatego, że dzisiaj mamy mecz, nie? Polska, Niemcy. Polska, nieważne kto. Ale Niemcy? Tak, Niemcy. Komu będziesz kibicował? To jest bardzo ważne pytanie. To jest pytanie retoryczne. Dobra. Ale nie rozumiem tego podtekstu. Polska oczywiście. Oczywiście, to jest chyba jasne jak słońce. Muszę wspomnieć jeszcze o karmieniu. My praktykujemy na początku tygodnia, czyli poniedziałek i wtorek, bardzo ubogo, czyli 12 gram na gołębia. Też tak ważysz wszystko? Wszystko jest do grama. Hodowcy powinni zdać sobie sprawę, że nieważne jest, co się leje gołębiom, czy co się daje na karmę, najważniejsze jest zawsze żywienie gołębi. Mistrzostwo osiąga się poprzez dobre karmienie i odpowiednie. Czyli ani nie za mało, ani nie za dużo. Tymi trzema paluszkami trzeba to po prostu mieć
obcykane. I jeśli to karmienie jest optymalne, to wtedy jest ok. Tak jak powiedziałem, na początku tygodnia 12 gramów, w czwartek rano, w środę 15, czyli tak jak norma przewiduje, tam książki piszą. Natomiast w czwartek jest już dużo i dojdziemy dzisiaj, w czwartek wieczorem, dojdziemy gdzieś do jakichś 23 gramów. Ale 23 gramy w sensie na jedną samicę? Na jednego głębia. Tak? Na jednego głębia, ale teraz tak, ale bez dodatków, czyli dodatki też doliczasz wagę tych? Nie doliczam nic. Tego, to są jakieś drobiazgi. I w tym momencie one tej karmy dostają, bodajże tutaj wyjdzie 17 gram, ale dojdzie jeszcze do tego, dojdą mielone orzechy, które też za chwilę przygotuję. I dojdzie konopie. A sam mieliś orzechy, czy... Sam. Mam tutaj, zobaczymy sam zaraz. Mam tutaj mikser i zaraz to. Dobra, teraz mamy tą lecytynę Sterna, którą można kupić u Hansa Hirna, czyli te same produkty można też nabyć u kolegi Manfreda w sklepie. Zobaczmy przy okazji, tak jest dokładnie ta lecytyna taka, jaką miał kolega Andrzej Gładzi, nam też pokazywał, taka lejąca się, gęsta, taka, no nie jest to z łyżki łatwo nie wychodzi. Zobaczmy teraz. Pokażmy, o tak, ona będzie rozmieszana. Ona ma się dobrze odkleić tą karmę. Garna wszystkie, tak? Tak. To dosyć długo trwa to zmieszanie, ale gęsta to musi być dobrze zmieszana. Sam to będziesz podobnie też tak robić później? To sam. Sam ze sobą na takim samym programie. Nie, tam nic się nie zmieni. Czyli na te 50 samych wydałeś tam, bo widzieliśmy jedną łyżkę lecytyny. Czyli to jest nawet niepełną. Niepełną. Oprócz tej lecytyny, co się do tego dojdzie, ten etero? Dojdzie ten etero. Ten etero. Etero, co to jest za substancja? To jest... dokładnie nie wiem, co jest, ale to służy lepsze trawienie, przyswajanie i tak dalej. Tam masz jeszcze, widzę jeden środek, ja tutaj go zobaczę. To on tylko tak stoi, czy też będzie używany? To jest traumisal, czyli inaczej krople firma. To jest używane w piątek wieczorem, w sobotę. Czyli dzisiaj nie będzie. Nie. W sobotę rano i w niedzielę obowiązkowo do herbaty po locie. Po locie gołębie zawsze piją herbatę. Właśnie z traumisanem. Zapytam się, ten Stern lecytin u Ciebie w sklepie można nabyć? Raczej nie, bo to jest. U Hirna to na półce kosztuje 37 euro taka butelka. Na to. Ale możemy polecić w międzyczasie na przykład lecytynę kolegi Andrzeja Gładzika z Prima, czy jakieś inne lecytyny, powiedziałeś, ja trzeba powiedzieć B, to czym to zastąpić, nie? Dobra lecytyna to jest naprawdę super środek. My lecytynę używamy 4 razy w tygodniu. Mhm. To jest niedziela, wtorek, czwartek i piątek. I piątek jeszcze. Dobrze, czyli wiemy, że trzeba taką lecytynę sobie po prostu gdzieś znaleźć. I teraz mamy... Tu widzę, już nie ważysz nic, tylko tak nie, sobie. Nie, tak na oko. Czyli widzimy tutaj. Podobnie jak to widzieliśmy w ABC hodowcy. Najpierw oklejamy czymś i później dodajemy te wszystkie inne substancje. Dzięki temu powinno, jak już za chwilę sprawdzimy, że karma, którą używaliśmy, wstępnie taka powleczona lecytyną. Teraz kiedy dodamy ten proszek, to jest bardzo ważna kolejność, wstępna, ona zostanie oklejona. I wtedy jak będzie kolega Manfred wysypywał, to nie będzie tego suchego proszku na dnie tego wiaderka, ona się po prostu przyklei do tych ziaren. Czyli widzimy, każdy szczegół jest ważny. W tych lotach, które do tej pory były, mówiłeś o konkursach tego, to mieliście pierwszego gołębia, czy nie jakiegoś w oddziale? Mieliśmy 2 razy. Raz mieliśmy 5 pierwszych, a ten drugi raz chyba były 3 pierwsze. Te 2 pierwsze konkursy to zrobił ten sam gołąb. Czyli który to był? Karton? Nie. Ale też te linii? Czy nie? Czy są nowe gołębie? A które gołębie ci się sprawdzają? To są te stare linie, które miałeś, które możemy sobie na filmach innych zobaczyć, które Manfred wspomina, czy jakieś nowe się pokazują? Manfred, wspólnie odwiedzaliśmy w jego hodowcu. Wiele różnych gołębi ty nabywałeś pojedynczo. Czy z tego się coś sprawdza? No jeśli ja coś pojedynczo nabywam, może inaczej, ja już to zawsze powtarzałem, że te gołębie z Besta... Tu mamy Besta, zobaczmy. To nigdy nie zaliczyliśmy takiej wtopie, że coś nabyliśmy, dołożyliśmy i nic z tego nie było. Po prostu... Zawsze jest, czyli ta linia Besta plus te inne dodatki, to się sprawdza. Tak. Czyli... No, generalnie wszystko leci, bo tam na którymś locie na... 98 włożonych, chyba mieliśmy 86 konkursów. Tak. Także 80 parę procent z tego, co szybko liczę.
Generalnie po 7 lotach mamy chyba 6. A jak w oddziale u Was w ogóle jest? Hodowców jest ta sama ilość, co było ostatnio? 94. A ile teraz głębi na przykład na ostatni lot wkładaliście? Były jakieś takie ciężkie loty, że straty mieliście w oddziale duże, czy nie? Nie, nam udało się tego uniknąć. Mieliśmy na 5 locie 530. Gołębie zostały przetrzymane do godziny 10. Wracały relatywnie późno, czyli o 18.30. Nam z tego lotu brakuje jeden gołąb z 25. Asekuracyjnie zagraliśmy, czyli 25, tylko bo wiedziałem, że może coś być nie halo i tylko 25, na to brakuje jeden. Aha, czyli nie ma żadnych takich większych tragedii czy coś. Konkurs tam leciał wtedy chyba godzinę i 20 minut. Z tych 25 zrobiliśmy 17, gdzie tylko 17 mieliśmy w pierwszym dniu w domu. Następnego dnia doleciało 7, no i jeden brakuje. No i właśnie tam z tego lotu Kartno zaliczył w topę, bo przyszedł w poniedziałek o 16. No, także byłem trochę zniesmoczony, ale żyje ciągle, nie ma kary, ma jakąś czy nie? Nie ma żadnej kary, za karę siedział tydzień temu, znaczy dwa tygodnie temu był, siedział w domu. Pozbawiony kartona. Tak, bo w sumie myślę, no przyszedł w poniedziałek, dobra, zostaje. Ale w sobotę jak wkładałem gołębie, to patrzył na mnie z byka, bo chciał lecieć po prostu. Wyobraził się, focha zrobił, że go nie włożyłem. Ale tydzień w ubiegłą niedzielę znowu mieliśmy 500 i poleciał i zrobił konkurs, nie pamiętam który, ale jest. W niedzielę powinno być. Tutaj rozmawiamy, teraz ty mieszałeś cały czas, ty już dobrze masz wymieszaną, czy nie? To jest dobrze wymieszane. To jest dobrze wymieszane. Czekamy teraz, aż przejdzie to, tak? Smakiem? Tak, gołębie, samiczki są w powietrzu. To już jest tak kilka minut, 10 minut około, 15, może 10 chyba. Zobaczymy zaraz. Mamy czas. Ja przyniosę orzechy. Dobrze, zobaczymy te orzechy. No, więc w czasie podglądniemy, co tu ma jeszcze ukryte, może jakieś preparaty, no nie wiem, no tu ma jeszcze, o zobaczmy. Bricko. Pikstein, widzę, tutaj ma Bacot, czyli sól kąpielowa, widzimy firmy Paloma, tak, podglądamy, klip teraz ten sam, widzimy DHP Kulturnie, orzeszki te, i takie orzeszki widzę nieuskane, nic takie zwykłe, ale podsuszane to są. Podsuszane, a jak sam suszy się? Nie, to robisz. U Bogdana dostaje właśnie te podsuszane i to jest... Bogdana Chmiela. Tak, fajna sprawa. Popatrzmy, Goldwyn. Bo te podsuszane, co prawda one mają dużo mniejszą zawartość wody, ale są wolne od grzybów, pleśni i tak dalej, bo to się często zdarza przy orzeszkach. Tak, to wiemy. I teraz na tą ilość karmy, którą mieliśmy, czyli te po 15, 17 gramów, przepraszam, na samicę, tak? Tak. 17 mamy. Ile tych orzeszków? Tak, na garście bierzesz? Dwie garście. Dwie garście. Dobrze. Tu popatrzmy. Młynek. Tu, teraz będziemy mielić to. Jak długo to mieli trwa? Minutę, dwie? Gdzie? 5 sekund. 5 sekund, zobaczmy. O. Co ważne jest tutaj, bo jeżeli takie duże orzeszki dajemy, to często hodowcy, kiedyś tak od siebie powiem, wzięliśmy, łamali przy nas nożem na kimś tam w palcach, ale z reguły rozdrabniali. Tutaj mamy sprzęt 60 zł kosztuje. Dokładnie, a też jeszcze nam robi jedną rzecz, bo teraz kiedy mamy nawet karmę tą taką oklejoną już lecytyną, to też łatwiej się nam te drobinki całkiem zmielone, o, one się przyklejają, a te inne substancje, te inne orzeszki, większe kawałki, one są bez problemu. A czy przysypało się do czego? Bo teraz do czego dotyczy? To jest taki, ja nie będę wsypał tego do tej karmy, tylko w momencie jak one zjedzą tą karmę, dostają te tak zwane przysmaki. Aha, i przysmaki dostają później, czyli nie są mieszane z tym? Nie. A, czyli nie będzie oklejane nic. Czyli najpierw jedzą czyli najpierw zjedzą to, tak. Karmę, a teraz te przysmaki im robisz, tak? Czyli te mielone orzechy. I też do karmików im podajesz, czy jak? Tak. I tu konopie dajesz. I tutaj widzę. Też przychodzi... Dwie garście konopi. 2,5, czyli powiedzmy duża garść na 20. Czyli tutaj teraz, czyli to co mówiłeś, że 20 kilka gramów osiągnie zawartość wszystkiego, to było tak, ta karma 17 gramów, tak. To około te 5 gramów na jednego gołębia liczonego. I tu jeszcze karmy dorzucę. Której? Tej samej? Oczywiście tej trójki, ale tu już nie będę żadnych tam tematów dodawał, typu tam lecytyna i tak dalej. Tak. I to w tym momencie zrobi... Tu mamy, a tutaj już nie mierzysz wagowo, tylko widzę, tak patrzysz na objętość. To w tym momencie zrobi 400 gramów dodatkowej karmy. Czyli to wyjdzie to po 3 gramy około, na jak masz 50?
No coś takiego, bo masz 50, a tutaj będzie tam niecałe 4, no to tak. Czyli dzisiaj na 50, tu jest 400, tu było 800, 830. To było 830. 20 kg. Czyli 1000 kilo 200 na 50 gołębi. Czyli 20 kilka, 20. Tak, a prosił, żeby nie, nic mu nie wspominać o paleniu. Ale ja mówiłem, tego nie. Obiecałeś, tak. Nie dotrzymałeś. Tego, jak się nazywa, już nie unikniemy. Ja myślałem, że jest zmobilizowanie, zapalił niestety. No, jak tylko te dzieciom nawet mówić za wzór sportowca. Zapytam się jeszcze o wyniki klubu sportowego KS Twardawa. Klub KS Twardawa zajął pierwsze miejsce i zdobył. Co zrobił? Zdobył awans. A trener w ramach tego, co obiecał, że jak zaawansuje, to nie będzie palił, pali. Ale trener pali dlatego, że nie mógł się do ciebie przez miesiąc dodzwonić. Dobrze, dziękujemy bardzo. Także popatrzymy, jak kolega tutaj miesza. I za chwilę wodę jeszcze, tak? W tym baniaczku to jest 3 litry butelka. Zawsze ta sama. Mamy tam 80 gołębi, czyli... Czyli to, a tą wodę wcześniej przygotowujesz też, czy co? Zawsze jest. Ona jest czysta? Zawsze jest. To jak długo ona stoi? Od rana. Od rana, tak? Czyli rano nalewasz i wtedy dopiero tam wodę. I więcej wody nie dajesz, nic więcej? Tylko w jeden pojnik, czy dwa pojniki dojdzie? Dwa pojniki, czyli półtora litra dla samców, półtora litra dla samców. Aha, czyli to na całe stado po prostu te 3 litry. Na całe stado jest 3 litry. Czyli jak coś więcej napić, to muszą sobie siąść w polu, czy tam przy kałuży jakieś, jak deszcz pada i tam wypić, tak? Nie jest to konieczne, to jest wystarczająca ilość wody. Dobrze. Z tym, że dzisiaj, to znaczy tak, w środę, w czwartek i w piątek gołębie są wdowce, lotniki są karmione u nas 3 razy dziennie. Czyli o godzinie 13:30 jest drugie karmienie, ale takie delikatne, powiedzmy w granicach 4 gramów na gołębia. I na to karmienie właśnie składają się znowu orzechy, konopie i troszeczkę kawy. Ale jeszcze ta woda, te 3 litry, ty rozlewasz na kilka pojemników? Na dwa. Na dwa pojemniki. Jeden u samca i jeden u samca. Aha, dobrze. I to już wiemy wszystko. Czyli taki troszeczkę reżim. Teraz one latają, tam sobie za chwilę do nich pójdziemy, zobaczymy, one będą najpierw wchodzić, jak im sypniesz, dobry. Jak będziesz sypał im karmę, one będą szybko wchodzić. Czy zdarzają się problemy z wchodzeniem? Zajmie im to jakieś 4 sekundy. To zobaczymy wszystko i wtedy samce będą. I dokładnie ta sama zostanie powtórzona, ten sam algorytm. Tak. Dobrze. Dziękujemy na razie i pójdziemy zobaczyć. Aha, jeszcze obiecałeś nam pokazać karmienie lucerną tych gołębi rozpłodowych. No już idziemy. Dobrze. No właśnie, tutaj kolega chciał jedną tajemnicę ukryć. Do czego? Do tej trzeciej fazy? Co dodajesz jeszcze? Garść popcorn. No właśnie, zagadaliśmy się. Kolega zapomniał. Garść. Ale to popcorn, zobaczmy, taka ta drobna kukurydza, fajna, dobrej jakości widać. Też od kolegi Chmiela? Od Bogdana oczywiście. Będzie domieszana i za chwilkę z tą całą zawartością idziemy do gołębnika. Zobaczmy, czy jest kółeczki ładnie, o, sobie mają gniazdka, latają. O, przypomnę, jesteśmy w Dobieszowicach. O, i pójdziemy za chwilę do gołębi.